Jak tam? No tylko pół serca mam. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, Szymek, dzisiaj ze mną Napierak. Siema. I gramy dzisiaj w Blocked in Combat. No bo tutaj ja wygram, zobaczymy, to naprawdę to wszystko wygląda. Ustawiliśmy takie podstawowe opcje, czyli że na przykład jest auto przypalanie i tak dalej. No i zobaczymy, kto wygra ten pojedynek. Nawet nie wiem, ile jest już takiego... Słyszę grzmoty. O nie. Bo u ciebie burza jest, ta? U mnie była wczoraj, ale dzisiaj jest słonecznie, ładniutko. Czemu slime bloki są? No, bo one są łatwe do rozwalenia. O, tu jest... Myślałem, że już nie ma skrzynki, zagapiłem się chwilę. Ale łatwo! Dobry start, nie dostałeś, muszę kamie... Dostałeś kamienny nie... od razu, tak? No. Kurde, ja nie, ja mam drewniane, ale obok nim nie mam trochę kamienia, więc myślę, że na jakoś to nadrobię. Tutaj są jeszcze łatwe bloki do rozwalania koło mnie, dzięki czemu mogę się dostać trochę dalej. I może gdzieś znajdę jeszcze trochę kamienia na ten kilo, no bo kurczę, no nie mogę się poruszyć teraz w ogóle. Pełno obok mnie jest diamentów, strasznie. Dobra, jest drugi. W sumie był zaraz nad mną, jak się pojawiłem, więc... No, jestem ślepy. A tobie co, już masz pewnie ten, nie? Już diamenty zbierasz pewnie, na pewno. Co nie? Jasno widzę. O kurde. Głupio. Ja ci daję fory, bo i tak mamy jeszcze całe... 549 sekund na bicie siebie, więc no wiesz. A ty sobie przy okazji zrobisz przynajmniej trochę lepsze może rzeczy. Nie wiem, jak tam będziesz wolał. Ja już sobie zrobię teraz drewniany. Wow, ale jestem prędki, co nie? Widzisz? Już cię gonię. Co z tego, że straciłem całe kilkadziesiąt sekund na to, żeby znaleźć to, co ty miałeś od samego początku. Jakie to życie jest sprawiedliwe? Dlaczego masz łatwiej, powiedz? Bo czerwony zawsze ma łatwiej. Ja, serio? Ja zawsze gram zielonym i zawsze wygrywam, więc... Więc może masz... A ja zawsze, gdy gram czerwonym, to mam zawsze jedną rzecz kamienną. Lol, to muszę to kiedyś zobaczyć. Ale no, obok mnie jest dużo diamentów, więc ja zaraz miałem zbroję. No bo po prostu ja mam takie szczęście i ten... Pewnie tak, ale no zobaczymy, ja już tutaj robię sobie zbroję. Tak, już zaraz będę ją miał, a jak? Słyszę twoje kopanie. To bardzo dobrze. Bo powinieneś się mnie bać, wiesz? Tak mi się wydaje. Bo ja na przykład, jakbym był sobą, to bym siebie bał. Tak mi się przynajmniej też wydaje, wiesz? Mówiąc jeszcze raz, że mi się wydaje. Ale tutaj jest cicho. Ja ciebie nie słyszę. Ty słyszysz mnie serio? Może mam za cicho dźwięki z Minecraft? Może jest głośnie? To jest dobry pomysł. O, teraz będę cię słyszał. Jednak cię nie słyszę. Tylko... Bo może nie kopię. O, ej, to jest mądre. Kurczę. Szkoda, że jesteśmy już oddzielnych drużynach, bo jesteś tak mądry, że ja się boję o swoje życie, wiesz? Jest! Co się stało? To, co chciałem, mi wypadło. Wiem pewnie, o co ci chodziło. O co? Nie powiem ci, ale teraz to niszczę. I mi nie wylatuje. Nie fajnie. Więc będę musiał coś pomyśleć i się skupić też na niszczeniu tego wszystkiego. Więc no jest... Stosuję bardzo sprytną taktykę. Bardzo sprytną taktykę? Czyli co zrobisz? Możesz opowiedzieć. Nie powiem. Ja na pewno nie zabiorę od ciebie na... Ja nigdy w życiu bym od ciebie nie zabrał stary pomysł. Możesz mówić. Nie! Nie powiem nikomu, dawaj. Zaczekam. Na co? Na to, aż się będziemy bić. Pewna starsza pani też powiedziała, zaczeka. I co, wiesz, co się stało? Nie doczekała, mordo. Więc wiesz, możesz na przykład nie doczekać tego w Minecrafcie. O? Widzisz? Możesz nie doczekać, żeby powiedzieć. Więc lepiej uważaj. A ja tymczasem już chyba mam nawet za bardzo dużo diamentów. Jakby to była wersja 1.8. Ale nie wszystko jest takie, jakbyśmy chcieli. Nie wszystko jest takie proste. Nie wszystko idzie po naszej myśli. Właśnie, to chciałem też powiedzieć. Nie jest tak prosto w życiu, niestety. Moja myśl to było, żeby stare, dawne czasy z SG wróciły. A to jest spoko też. Survival Games, może kiedyś nagramy, to jest...
To jest całkiem spoko gierka. Tylko ja chciałem taki starodawny, gdzie jeszcze haksiorów nie było. A, no tam teraz dużo jest haksiorów strasznie. I mało... No nie! Muszę chwilowy jedną. Czemu? Mama dzwoni. Okej. Okay. Dobra, jestem. Okej, czekaj. Okej, więc jesteśmy już po przerwie krótkiej. Straciłem dużo czasu. Straciłeś? No ale ja zbyt nic nie robiłem. No trochę może diamentów zebrałem, co, ale... No kurczę, nic specjalnego nie robiłem, więc sobie przedłużymy jeszcze czas kombatu, tak? O 2-3 minutki. Żeby być na równi, co nie? Znaczy, żeby mieć tyle czasu na przygotowanie, ile powinniśmy mieć. Kurczę, dobra. Mam tą jedną rzecz jeszcze. Mogę chyba zacząć sobie wszystko craftować już powoli. Więc tak, siup. Okej. To jeszcze sobie zenchantuję. Co? Nic nie mówię, mordo. Craftuję. Ja się przejęzyczyłem. Co nie? No. Przejęzyczyłem się, serio. No. Wierzę ci. No, powinieneś. Bo ja zawsze mówię prawdę. Ja zawsze, no tak, serio, ja zawsze mówię prawdę, jak najbardziej. Dobra, to... Moja rzecz, to... znajdź się! Dobra, zaryzykuję, zrobię to. No tego się nie da się... Jest! Co znalazłeś? A nic, nie? Nie, no powiedz. Na pewno każdy z widzów jest ciekawy. Zaryzykuj. No, ale ty się nie chcesz nic mówić w ogóle. Czemu? Ukrywasz wszystko w sobie, tak nie wolno robić. Wolno. To doprowadza do... Co? Oj. A nic się nie stało. Napierak, nic się nie stało. Może jednak stało. Oj, napierak, zaraz się dowiesz. I to stało. Śmiesznie. Coś śmiesznego się stało bardzo, wiesz? Nawet zabawne. Co myślę, że może mi doprowadzić do wygranej, ale... Jeszcze świat, czas pokaże. Chciałem powiedzieć czas, a wyszło świat. Dobra, to jeszcze muszę sobie szybko enchantnąć, dobra. Okej, to... Niech to! Okej, i to, dobra, teraz... Teraz trzeba zrobić tylko jedną rzecz i chyba nie starczy mi na to expa. Oho. Zaraz, co? Co? Że co, że enchantuję? Nie, no weź, to była cały czas... Ja cały czas się teraz... Źle mówię. Ja mi cały czas złe słowa do ust dochodzą. Wiesz, ja nie chciałem takich rzeczy powiedzieć. Nigdy bym nie powiedział takich słów. Co się stało? Nic. Co? Znalazłeś jakąś moją ścieżkę, co nie? Nie, ja tu się skupiam na sobie. A, to dobrze. Bo ja jestem nieinteresujący, więc nie musisz się na mnie skupiać. Bo nie mam w ogóle żadnych planów na zniszczenie ciebie, jak co? Co? Nie, no nie mam. No mówię, że nie mam. Czemu tak się... Tak krzyknąłeś? Sarkazm. No nie mam żadnych planów na ciebie. Żadnych. Kompletnie. Żadnych, kompletnie, naprawdę, no. Ja bym cię kiedyś okłamał, napierak, czy ja kiedyś ciebie okłamałem? Tak. Musiałem być młody i głupi. Dzisiaj. Kiedy? Jak próbowałeś trollować, że nie nagrywasz. A, no tak, zapomniałem. Ale to było trollowanie, to nie było kłamstwo. No. Widzisz? To taka prawda, ja nigdy nie kłamię. Nie jestem za grzeczny, by kłamać. Prawdomóstwo to moje drugie imię, mordo. No chyba nie. Jak to chyba nie? Ranisz teraz moje uczucia. Pamiętaj, że jeszcze 2 minutki mniej więcej, więc nie przejmuj się. O, jak głośno to zdarzyło. Tak cię zaatakuje 2 minutki wcześniej. Nie, no czemu chcesz mnie atakować? Nie atakuj mnie, zostaw. Dobra. Czy ja cię kiedykolwiek zaatakowałem? Też nie. Tak. Nie. Dobra, więc teraz tak, to... Czy znajdę w końcu tą rzecz, którą potrzebuję? Czy teraz już mogę? Jeszcze nie.
Czy ty zbliżasz się do mnie jakoś, czy co robisz? Masz wszystko, czego potrzebujesz? Halo? Nie będzie mikrofon waliło. Nie bij mnie, przecież słyszę cię. Mam nadzieję, że nie ma tego buga, że niewidzialni jesteśmy. Nie, bo widzisz swoją rękę. A miałeś tak kiedyś? Tak. A chodzisz po moich tunelach? Co? Chodzisz po moich tunelach? Nie. O nie, teraz już mam wszystko, co potrzebuję. Dobra. O-o. Teraz już mam, myślałem, że nie mam. Dobra, tak. Tak, okej, dobra, mam wszystko, co potrzebowałem. Okej, kozacko. O, jeszcze jedna rzecz. Nie mam teraz na nią. O nie. To co, masz wszystko? Niezbyt. Jeszcze pamiętaj, się nie bijemy. Nie bijemy się, co nie? To była... Przecież ciebie się nie bijemy. To była twoja wina. To co, możemy się bić? No. Gdzie ty jesteś? O! O! Oho. Nie ma szrefu. A co się da? Czekaj, ty szybko zginiesz, bo masz fajerkę. O nie. Okej. Co masz, dwa? Masz pewnie więcej. Może nie. O nie. To jest niebezpieczne strasznie. Spalisz! Co? No. Nie, stary, co się dzieje? Nie! Jak tam? No, tylko pół serca mam. Nie! Czemu tak stoisz z tą tarczą? No nie! O nie! Gdzie ty się zakopałeś? O nie! Czemu ona tak mało daje życia? No nie, no puść tą tarczę! On ci się zniszczy zaraz. No nie! Nie! Tak, ja zginął! Miałem pół serduszka przez jakieś 30 sekund! Ty, czaisz! Wygrałem! A wiesz, jak ja cię tak obiłem? Ty mnie obiłeś na pół serca, stary! Jak? Obiłem taktykę zrobić kowadło i miałem sharpness 3. Ja miałem sharpness 2 i ten, i... Ale to jest fart, i fire aspekta weszła. No, ja tak mówię, o kurczę, ale musiałem wydać na tą 3 poziomy aż, bo... Ja cię kręcę, ja tak mówię, o, to jest ta taktyka. Ale miałem pół serduszka przez jakieś stare pół minuty, naprawdę. Ja się bałem atakować. Jak ty się zakopał, jak ty się zakopiałeś, to ja dopiero wtedy zjadłem sobie ten, żeby się odrodzić. Więc miałem fuksa trochę i to tak masakrycznego, już myślałem, że ty mnie na końcu zabiłeś, bo miałem 2,5 serca na końcu. Ale no dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, ze mną był Napierak, do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już niedługo na kanale. Elo!